Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj ostatni raz spotkamy się z Niebieską Komedią Zygmunta Krasińskiego. No i zadamy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, a przede wszystkim przyjrzymy się finałowi tego dramatu. Słowem sponsorującym finał tego właśnie tekstu jest słowo prowidencjalizm. Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa providentia i słowo to oznacza opatrzność. I prowidencjalizm jest pewnego rodzaju historiozoficznym przeświadczeniem. Historiozofia łączy w sobie elementy historii i filozofii, czyli stara się znaleźć jakieś sensy daleko głębsze niż tylko i wyłącznie przyczynowo-skutkowe w kolejnych wydarzeniach historycznych. A więc prowidencjalizm jest koncepcją, w myśl której za losami człowieka, za tą całą kotłowaniną różnego rodzaju wydarzeń stoi boska opatrzność, boski plan. To Bóg jest władcą historii i w momencie, w którym ludzie za bardzo rozpędzą się w różnego rodzaju swoich pomysłach, które być może byłyby sprzeczne z boskimi konceptami, to w tym momencie Bóg przystępuje do działania. Oczywiście działanie to może mieć bardzo spektakularne, widowiskowe i takie nie dające się przeoczyć działanie, ale również może mieć o wiele bardziej subtelne przejawy, ale to jest chyba oczywiście wszystko kwestią wiary i naszego podejścia do tego, z czego ten świat został zbudowany, jaka materia, czy przypadek, czy być może jakiś plan jest w nasz świat wpisany. W każdym razie prowidencjalizm stoi na straży, ta koncepcja myślowa stoi na straży zakończenia całego dramatu. Historia, zdaje się mówić Krasiński, historia człowieka rozwija się bez Boga tylko do pewnego momentu, tylko do pewnego punktu. Do tego momentu mogą się dziać najróżniejsze brewerie, najróżniejsze wynaturzenia i najróżniejsze mutacje, takie chore mutacje różnych koncepcji. Do momentu, gdy szaleństwo, rozkład, zbrodnia i wynaturzenia osiągną taki punkt wrzenia, to do tego momentu człowiek jest zostawiony samemu sobie, a niech się pocieszy wolnością. Ale w momencie, w którym ten punkt wrzenia zostanie osiągnięty, to już Bóg musi interweniować. I wtedy właśnie potem pojawia się Bóg i w przypadku Nieboskiej Komedii, no tutaj potępia zarówno obóz rewolucjonistów, jak i obóz arystokratów. Dlaczego tak można powiedzieć? Ano dlatego, że Bóg wcale nie wymyślił sobie, że będzie interweniował w momencie, w którym rewolucja zaczęła odnosić największe triumfy. Nie, Bóg poczekał, aż ta garstka arystokratów zostanie wytłuczona i jeszcze poczekał, aż hrabia Henryk, no, w finale dramatu popełni samobójstwo, rzucając się w przepaść. Tak? I to jest ważne, że ani hrabia Henryk, ani Pankracy nie zostają na polu bitwy, w tej przestrzeni, w której się dzieje Nieboska Komedia. Krasiński, zdaje się, rzucił takie gromkie nie. Arystokracji i rewolucji, feudalizmowi i demokracji. Żadna z tych opcji, która nie widzi słabych punktów wewnątrz samych siebie, nie nadaje się, tak mi się chyba wydaje, nie nadaje się do tego, żeby prowadzić w sposób bezdyskusyjny ludzkość do jakiegokolwiek punktu. Więc musi przyjść Chrystus, musi przyjść bóstwo i musi zaprowadzić swoje porządki. Ten Chrystus, którego obserwujemy w Nieboskiej Komedii w finale, jest no, bardzo mrocznym bohaterem. To jest mściciel oparty o krzyż, opiera się o krzyż tak, jak się opiera o szablę. Jest groźny, przerażający. Ma, jak mówi sam Pankracy, ma
koronę cierniową splecioną z piorunów i nie pozwala zamknąć na siebie samego oczu. Chociaż Pankracy robi wszystko, żeby zasłonić sobie oczy i nie widzieć Chrystusa, to jednak obraz Chrystusa przebija się przez te wszystkie warstwy, którymi chce Pankracy przesłonić sobie widzenie. No i niestety dla Pankracego Chrystus tutaj już nie przychodzi jako taki miły, przynoszący pokój, zrozumienie, być może wybaczający Bóg, ale przychodzi jako siła przynosząca zniszczenie tym, którzy ośmielili się, nieważne z jakich pobudek, do tego stopnia zdegenerować rzeczywistość, że nie przypominała ona w żaden sposób tego, jak miał wyglądać świat. Cóż tutaj dalej powiemy? Chyba możemy wyczuć tutaj pewnego rodzaju pokrewieństwo z Dies Irae Jana Kasprowicza. Oczywiście Dies Irae Jana Kasprowicza jest tekstem dużo późniejszym, ponieważ powstał ten tekst w młodej Polsce pod koniec wieku XIX albo nawet na początku XX, a już teraz nie będę się dogrzebywał do tych dat. W Dies Irae również mamy do czynienia z Bogiem, który patrzy na świat i widzi w nim chyba eksperyment, który wyrwał się spod kontroli, uciekł w kierunku, którego to bóstwo niekoniecznie by chciało, żeby świat się w taką stronę potoczył, a więc Bóg w Dies Irae musiał świat po prostu zwinąć i rzucić do kosza. Tutaj nie wiemy, czym się ta interwencja Boga Chrystusa zakończy, ponieważ dramat kończy się słowami: Galilejczyku, zwyciężyłeś. Oczywiście to jest po łacinie, Galilee vicisti, i są to słowa, które przypisuje się cesarzowi Julianowi Apostacie, który miał je wypowiedzieć w chwili śmierci, uznając zwycięstwo chrześcijaństwa. Chciał je bowiem w czasie swojego panowania stłumić i przywrócić pogaństwo zmodernizowane w duchu neoplatońskim. To czytam oczywiście z przypisu do Nieboskiej Komedii z wydania z Biblioteki Narodowej. Także prowidencjalizm pojawia się na końcu Nieboskiej Komedii i ta boska interwencja zamyka nam całą rzeczywistość, ale nie wiemy, czy po prostu pole zostanie oczyszczone i ziemia się uchowa, ale będą ludzie mogli od nowa się rozwijać, być może biorąc pod uwagę swoje wcześniejsze błędy, a może, no niestety, wszystko zostanie zmiecione, tak, i wrzucone do jakiegoś wielkiego kosmicznego kontenera na odpady. Przy Nieboskiej Komedii również bardzo ważne jest, abyście umieli rozpoznać w Nieboskiej Komedii moralitet. Moralitet jest średniowiecznym gatunkiem teatralnym i przedstawiały moralitety osoby. Czy bohaterem moralitetu zawsze była osoba, która musiała walczyć o swoją duszę. Tak? Osoba, która szła w kierunku zbawienia, ale na drodze do tego zbawienia stawały jej liczne przeszkody i bardzo często było tak, że o duszę tego człowieka walczyły siły zła i siły dobra. Tak samo mamy w przypadku Nieboskiej Komedii. Mamy hrabiego Henryka, o którego duszę walczą oczywiście siły anielskie i siły demoniczne. Hrabia Henryk przegrywa tę bitwę, tak? Dwa razy, ponieważ szatańska pycha najpierw w pierwszej części każe mu fantazjować na temat swojego własnego życia artystycznego. Ta szatańska pycha, ta próżność nie pozwala mu zapomnieć o poezji i odciąga go od obowiązków męża i ojca, ponieważ być może uwierzył w to, że będzie wielkim, wybitnym, wspaniałym, romantycznym poetą. Potem, w drugiej części Nieboskiej Komedii, ta szatańska pycha pcha go do wejścia na ścieżkę przywództwa politycznego, ale również jako przywódca się nie sprawdza, ponieważ no, nie finalnie przegrywa. Przegrywa te zawody z rewolucjonistami. Co nam chce powiedzieć Zygmunt Krasiński? No, najwidoczniej chcę nam powiedzieć, że dla takich ludzi jak hrabia Henryk najlepszą opcją będzie pielęgnowanie najprostszych obowiązków moralnych wynikających z przynależności do
swojego stanu, ale również z tego, że przyjęło się na siebie obowiązki męża, ojca, głowy rodziny. Hrabia Henryk nie godził się z tym, zbuntował się, napędzany pychą przeciwko tym wartościom. No i wiemy, czym to się wszystko skończyło. Pozdrawiam, mam nadzieję, że moje gadanie jakoś wam tam będzie w stanie coś poukładać. Trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia.